Witam Was na moim kanale i zapraszam już na definitywnie ostatnie spotkanie z Grand Theft Auto 5. Bonusowy odcinek, który Wam obiecałem, w którym to pojeździmy sobie trochę taksówką. Zrobimy jakąś tam rozpierduchę. Po prostu będziemy się dobrze bawić. Mam taką nadzieję. Więc, żeby tutaj nie tracić zbytnio czasu, szybko znajdziemy taksówkę. A taksówkę najłatwiej znaleźć w taki sposób, że sobie ją po prostu zamówimy. Poczekamy sobie na taksi. I zobaczymy. Jest. Sorry gościu, ale ja przyjmuję ten wóz. Także goodbye. Let me know if you got a pickup for me. Perfect timing. I got a customer for you right now. Yeah, I got that. Dobra, gdzie? Thanks, driver. Location should be up on your GPS. I need a taxi. No, chodź, chodź. You make me crazy, baby. I know how to make I've got places to goddamn go. God damn it. No. Dobra, nie będziemy tu stać przecież. Dawaj, postraszymy go trochę. A co? To było piękne. Musicie przyznać. No dobra, tak czy inaczej. Pyk. Może nawet byśmy, tak sobie teraz pomyślałem, że może byśmy też sobie wzięli jakieś wścigi, bo ja bym się tu w sumie chętnie pościgał gdzieś po ulicy, czy kurna coś. Tylko z tego co wiem, to wyścigi są chyba tylko w nocy. Ale najpierw to będzie trzeba jakiegoś kara znaleźć. Już nie będę się taksówką ścigał. Pyk. No i tak i będzie to totalnie luzackie spotkanie. Może krótsze niż standardowo, tak myślę, w granicach około 60 minut. I będziemy się żegnać. Już tak. No może nie w imię ojca i syna. No ale przynajmniej w tej serii. Do widzenia. Ty nawet napiwek mi dał. Co to jest? How's it looking out there, dispatch? Yeah, call just came in. It's up on your GPS now. Oh yeah, I'll take that one. Hey, see you at the bar. Jedziemy. Okay, all yours. You're not far away. Pyk. Przepraszam. Wsiadaj. O kurde, stukłem szybę. Ale to niechcący było. Tym razem. Co to było? Nie bój się, że ja bym cię nie rozjechał nigdy w życiu. Jakżebym mógł. Religia mi zabrania. A, ale potem będzie zabawa. Oj, mówię wam, będzie zabawa. I to gruba. Trzym się. Koźwa, gdzie mi tym smartem? Kuźwa, prawo jazdy B1 se zrobił i myśli, że mu wszystko wolno. Nie ma tak.
Ty no, jak on jedzie? Ty, już ten napis taksi nawet z dachu mi spadł. Ciekawe, czy ta też mi da napiwek. O, chuj. No tak to jest, jak kondon pasa nie umie zmieniać. Ja już nie mam żadnej lampy. No dobra, jedną mam. Patrz, następny. Oni w ogóle kierunkowskazów nie potrafią używać. Gdzie ta kobieta mnie tu za miasto prowadzi? Pogramy też sobie, myślę, różnymi postaciami. Akurat teraz sobie wziąłem Franklina. Do rozpierduchy najlepszy będzie Trevor, wiadomo. Z jakiego powodu, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, a... A Michaelem może, nie wiem... Michaelem sobie zrobimy jakieś... wyścigi. Chociaż nie wiem, czy ja wyścigów nie miałem tylko dla... Franklina. Do widzenia. Well done. Thanks. Dobra, sprawdźmy, czy mamy tu jakieś wyścigi. Pewno, że są. Tylko pytanie, czy one też są dla Michaela, czy też Michaela. Tak, tak, tak. Ciekawe, że zawsze jak ja się zgłaszam po jakiegoś klienta, to nagle się klient znajduje. Siemano. Pobawimy się z nim trochę. No chodź. This is the worst taxi ride ever. No chodź, chodź. Wkurzył się. I'm open for a pickup. Copy that. I've got someone for you. Sure, I can take that. Nie, to nie, bez łaski. Perfect. They're right around the corner from you. Nie, ty, to sobie znajdę jakiegoś innego klienta. No jestem, jestem. No chodź. Let's go, please. Sorry, pomyliłem biegi. Ojejku. Dobra, zrobimy sobie jeszcze parę tutaj takich misji. Tych tą taksówką i zabieramy się do dalszej zabawy. Ja myślę, że oprócz tego jeszcze jeden kurs i chyba styknie. Oh my god. Oh fuck. No, my god też, my god. Pyk. Musiałem, tak, musiałem. Uwielbiam je rozwalać. Wow, kto mi ten filar tu postawił? Chyba wstaje dzień, coś mi się wydaje. Ale to nic. Wow, dobrze, udało mi się rozwalić tą sygnalizację świetlną, bo byłaby kolizja. Sorry, kolorowe jęzory. Czekaj, 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 moment, 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 ja muszę wrócić, ja muszę te znaki rozwalić. Dobra, teraz możemy jechać, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, jeszcze tą skrzynkę. O, tak, 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 dobra, teraz jedziemy już na miejsce. Co, ono do hospitala jedzie? Nie. Goodbye. Anything going, dispatch? Yeah, call just came in. It's up on your GPS now. I'm on. No dawaj, dawaj. Jasna pała, 800 metrów, chyba sobie jaja robicie. Copy that. You should only be a skróty, a co? Przecież nie będę
Jechał na obkoło. O! No. Moi drodzy, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego, że ta taksówka wybuchnie. No ale dobra. Dawaj mi tu taksówkę. Albo nie. Albo nie. Wiecie co, jednak wystarczy. Bo ja mam jeszcze inny potem pomysł. Ewentualnie najwyżej sobie wrócimy do Franka. Natomiast teraz robimy wielką rozpierduchę Trevorem. Zrobimy Trevorowi kręcenie wora. A co? Gdzie on jest? I wasn't counting cards. I was cheating. Dobra, nie będę się z tobą tu kłócił. Masz. Ty też masz. Dwóch na jednego, to wiecie co. Masz tu Coco Jumbo, ty też masz. O ty. Masz w jajka. Dobrze. No. Nie wiem, co to byli za ludzie, ale to źli ludzie byli, możecie mi wierzyć lub nie. Jedziemy do Emanation, bo przyda nam się wyposażenie. 900 metrów, dobra. Do widzenia. Miło było, ale się skończyło. Ten się tam z wrażenia aż na kierownicy położył. Gdzie oni mają? Przecież tutaj tych sklepów z bronią zawsze było jak Biedronek u nas. A teraz mi każą tak daleko jechać. Ups. Zaparkujemy kulturalnie. Dobra, cyk. I idziemy. Idziemy po sprzęt niezbędny do rozpoczęcia naszej zabawy. Dobra, gościu, słuchaj, ja tu będę potrzebował kilka rzeczy. Kilka rzeczy pod tytułem. Gazy łzawiące mogą się przydać, jakieś granaty zawsze spoko, mina. Minę mamy, bombki przylepne mamy. Dobra, dawaj mi karnistry. Karnistry też się przydadzą. A, jeszcze mi powiedz, czy ja mam wyrzutnię rakiet. Dobra. A da się powiększyć magazynek? Nie. Okej. Dobra, i jedziemy. Tylko trzeba znaleźć jakąś dobrą, jakieś dobre miejsce do tego. I ja myślę, że generalnie to autobana będzie do tego dobrym miejscem. Tylko żeby mnie tam nie porozjeżdżali na tej autobanie, to przydałaby nam się jakaś ciężka krówka. Tam jest jakaś ciężarówka. Tylko ja myślałem bardziej jakieś ciężarówce z naczepą. Ty, gdzie on jest? Spadaj, gościu, nie widzisz, że jadę. Dobra, sorry. Ale przejmuję ten wóz. Chociaż, nie powiem, przydałoby mi się coś dłuższego, ale takim też nie pogardzę. Ty, no, psiarnie wezwał. No, normalnie zaraz mnie chyba szlak trafi. Ja tylko wymiankę zrobiłem, ciężarówkę za tamten samochód. Kurna. Ja pierdzielę. Ty, ta policja jest głupia. Pojechali w tamtą stronę, a to ja spadam stąd. That is real
bullshit. Ja pierdzielę, skąd ten radiowóz się tu wziął? Ty, oni mnie nie widzą? A ja też ich nie widzę, to jest taki problem. Ty, tam jadą, dobra. Dobra, już po. Nie widzi... Ty! Oni teraz we dwójkę chcą mi narąbać? Nie. Cię gościu posrało? Nie zmuszaj mnie, żebym cię musiał rozjeżdżać, bo nie chcę tego robić tym razem. Dobra, szukamy jakiejś autobany. Ja tak myślę, że tak autobana w centrum miasta to będzie dobre miejsce, więc gdzieś tu mniej więcej. O, tak. I tam zrobimy. Zobaczycie, co zrobimy. Będzie zabawa. Będzie się działo. Znowu nocy będzie mało. Będzie głośno. Będzie radośnie. Kurde, ta ciężarówka ma straszny promień skrętu. Może na autostradzie prędzej znajdę jakąś ciężarówkę z naczepą. Co? Ty, co on robi? Czekaj. Ty, gościu. Moment. Stop. Za Oświęcim. Nie, no przecież ja tą ciężarówką nie zablokuję, tylu pas. Nie ma chuja we wsi. Tą ciężarówką to co najwyżej mogę tu zablokować. Ale to nie będzie takiej zabawy. O, patrz. Dobra. I na razie tak ją zostawimy. Natomiast mi by się tu przydała jakaś taka długa ciężarówka. I tam coś jedzie. I my sobie ją zatrzymamy. To z tym, że to jeszcze nie jest ten rozmiar, który ja chciałem. Ale ty i tak będziemy potrzebować kilka. Ty, no gościu, nie rozjedź mnie. Nie widzisz, że leżę na autostradzie? No. Dawaj mi to. Do widzenia. O kuźwa, ty, rozjechało go jeszcze. Dobra, na szczęście ten gość mnie nie zmusza do tego, żebym musiał go zabić. Dobra, sorry. Kolorowe jęzory, ale autobana jest zamknięta. Ty, a gdzie moja ciężarówka tamta? Ty, autobus, dawaj mi ten autobus. Dawaj go. Ale to będzie wybuchać. O, ludzie. Do widzenia. Nie, no weź, nie rób mi tego. Moment. Bo muszę spieprzać. Jasny chuj. Ja pierdziel. Oh fuck, widzieli mnie. Stop. Ty, oni tu idą. Ale tu nie przyjdą. Chyba. Jak oni tu przyjdą? Kurwa, oni tu idą. Czy nie? Wstrzymaj oddech.
i żeby mi tamten autobus z tą ciężarówką nie zniknęły. Jak powiedziałem, tak też się stało. Nie no, cudownie. Cudowny. Ale już wiem, że lepiej do takiej blokady brać autobusy. Jedzie? Dobrze widzę. To jest jakiś autobus? Jedzie jakiś autobus. Pospieszy na Przemyśl. Dobra, stop. Stop, 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 stop. Do widzenia. Nie, no weź se jaj nie rób. Nie no, kuźwa, weź se jaj nie rób, gościu, ej. Już? Wystarczy? To było wystarczająco przekonujące? Ja pierdyle, policję wezmę. Ty, co ja rozjechałem? O kurwa. Ty, o kurwa, muszę spierdalać. O jasna pała. Ten autobus zaraz pierdolny, mówię wam. Wiedziałem. Nie, no przecież to jest... Masakra. Jadą. Kuźwa, wstawaj. Chyba się to nie uda. Tu za blisko ma policja po prostu. Nie mów mi, że oni tu idą. Nie no, bez takich. Sorry bardzo, ale muszę przejść. Tak, no pewnie, tak, 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 tak. No, ty mnie jeszcze goń. Gdzie? Nie wiem. Dobra. Nie. Nie ma autobusu. Kurna, nie uda mi się zrobić tego, jak mnie co chwilę będzie policja gonić. To jakby mi ten autobus nie wybuchł, to by było super. No ale se wziął i se wybuchł. Kto mu kazał? Nazwisko. Dobra. Jedzie jakiś autobus? Niestety nie widzę. Może być też ciężarówka z naczepą. Też nie pogardzę. To jak na złość. Ani jedno, ani drugie. Ty no, autentyk. Ty mi się nie przydasz, jedź. Ale ty już się niestety, ale mi przydasz. Czy nie? Tak, dobra, może być. Nie będę narzekał. Nie, 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 żaden kod oszustwa. Chociaż przydałby się jakiś kod na tą policję. O, rozjechało go coś innego. No i super, bo przynajmniej mnie nie będą gonić. Chyba. Stój. Ty! No ty se kurwa jaj nie rób. Co on do mnie z pięściami, jak on we mnie wjechał, a nie ja w niego? Ale dobra, to ja sobie pożyczę twój samochód, okej? Nie? Ty no, gościu. Jaki zgon? A nie chciałem go bić, żeby mi policję tu zaraz nie wezwali. No to widzicie, tak to jest być dobrym.
To jest być dobrym. No dobra. Powtórzmy to jeszcze raz. Stop. Przydasz mi się. Do szukania jakichś autobusów lub ciężarówek. Do widzenia. Ja ci dam motherfucker. Do tego motherfuckera powinienem cię rozjechać. Ale mam gdzieś dobry dzień. Tego potrzebuję. Wysiadka. Tak. Ty, co on? Kto to jest? Do widzenia. Nie, holy shit, tylko do widzenia. Ty, gościu, spadaj. Ty, ale że to aż tak zaszło przy skręcie, że ja go rozjechałem? Co to za koń? Pierwszy raz go widzę. Ty, ja w ogóle w złą stronę jadę. Dobra, zawracanie zrobimy na skrzyżowaniu. Ty, no bez jaj, przecież gość nie szedł na pasach nawet. Jedziemy. Holy fuck. Dobra, to w sumie zrobimy to tutaj na tych dwóch pasach, zrobimy tam awanturę, a przecież tamci... Jak będą jechać tam tymi pozostałymi pasami, to i tak powybuchają. Dobra, ale na razie to ja się muszę iść szybko schować na chwilę. Niech mnie już skończą gonić, no pylsy. Dobra, może najpierw porozkładamy. Albo dobra, karnister mi daj. Ty. Jest, ale kto mi ją przestawił? Co za mongą mi ją przeparkował. Zaraz ja ją sobie ustawię tak jak ma być. No powiedzmy. O-o. Stój. Ty, czemu oni mnie tak omijają? To mi się nie podoba, mi się to. Ale dobra, potem znajdziemy coś tak na szybko i jeszcze dostawimy. Nalejemy mu trochę na maskę. Jakiś ciężarówek, nawet autobus, patrz. Teraz, jak mnie potrzebuje. Dobra, moment. Teraz tu... bomba to nie, mina. Jakieś miny porozrzucamy. Tylko żeby mi oni tu za wcześnie nie zaczęli na nie wjeżdżać. Kurwa mać. Nie. Za wcześnie. Jasna pała. Nie.
Dlaczego? Dlaczego ja to wystrzeliłem Miss Creekiem? Dobra, przechodzimy od razu do grubej afery, bo to już za długo trwa. Ale w sumie o to chodzi. Tutaj będziemy się dzisiaj tak trochę bawić i pierdzielić w tańcu. Dobra, stop. Ten kar jest mój. Do widzenia. Ty, ale ja teraz nie mam min, tak? No co, oni mnie we dwójkę chcą bić, posrało ich. Stop. Stop. Do chuja karmazyna, mówię stop. Albo nie. Stop. Autobus jest lepszy, bo jest dłuższy. No super, psiarnia przyjechała. Ty, co to za gość? A może tu w tunelu zrobić rozpierduchę? No jedź. Niech ta policja też sobie pojedzie w cholerę. I zaraz robimy tu aferę. Ty, oni tu jadą. Jasna pała, dobra. Uff. Ow. Stop. Sorry, ruch jest wstrzymany chwilowo. Dobra, mamy jeszcze 13 bombek. Porozdajemy im tu trochę. Dobra, i teraz radzę się odsunąć. Tylko czekaj. Ja bym potrzebował jakiś samochód. O, tak. I teraz uwaga, naciskam G. Mech. P-I-N-K-N-E. Piękne, ale my tu jeszcze trochę dodamy oliwy do ognia. Do widzenia. Ty, patrz. Nie, na śmigłowcem to wy se tu możecie, nie? Wkurzymy ich na 5 gwiazdek? Zobaczymy, czy uda nam się im uciec. No mówię, śmigłowcem to oni se tu mogą. Do widzenia. Oh my god. Ulala. No dobra, nie udało się uciec, ale no nie małą rozpierduchę żeśmy kurczę piórko zrobili, nie? Strasznie drogie mają te szpitale. Strasznie drogie. Dobra, ale ty mi oddaj tą ciężarówkę lepiej. A tak. Jedziemy. Moron!
i zobaczymy. O! Co by tu jeszcze zrobić? Aha, wiem co, nie, co miałem zrobić. Tylko do tego byśmy potrzebowali... Spadaj gościu. Potrzebowalibyśmy do tego... radiowoza. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. No i gdzie oni są? No niby sama ich nie ma, a są. Patrz, wjechali we mnie i może będą jeszcze do mnie strzelać, co? Co oni odpieprzają? Uda mi się pożyczyć ich samochód? Dobra, pierdulamy. Kurde, cele mają dobrego. Dobrego mają celu. No nic. To idziemy jeszcze zobaczyć do Michaela tym razem. Ale potrzebujemy nocy, żeby się pościgać. No tylko z tym, że jak ja będę tak cały czas ginął, to no, ta noc nigdy tu nie nadejdzie, bo cały czas się dzień robi. Ale może jak pójdę spać, to się obudzę wieczorem. Sorry kids, but I've got to run off. Enjoy it. It's a classic. Ta. Narko. Did you just gas on me? Gross. You're right. If it was easy, everyone would marry bank robbers. Okay, bye. Jakby nie patrzeć, Amanda, to wyszłaś za rabusiów. Żeby co? Napić się soku warzywnego? To już nie whisky? Jest whisky. Dobra, upijemy się jak Messerschmitt. Co to burza? Upijemy się jak Messerschmitt i... Nie, ale po pijanemu. Po pijanemu przecież jak ja pojadę na te wyścigi, to ja tam nie mam żadnych szans. Dajcie pokój. Dobra, koniec. Koniec, Michael, idziemy. Tak dla beki może się przebierzemy. Ale nie wiecie jak, nie wiecie jak. Co to jest? Nie było tu tego plakatu? Czy co to tam jest? Przebrać się. Stroje, garnitury. Nie, 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 nie. Spodnie. Ale ja chcę shorty bardziej. Shorty jest. O, takie boso. Będziemy szli boso przez świat. Albo w ogóle gacie. Cyk. Kurtki, garnitury, okulary. Dajcie mi jakieś okulary sportowe. Nie mam sportowych, ale może uliczne. Cyk, a takie jakieś? Nie mam, dobra. Stroje. Nie, 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 nie. Co to za prolog? A, że z początku, tak? Rozpięte koszule. Nie, 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 nie. Topy. O, idealnie, właśnie o coś takiego mnie chodziło. Dobra. Ciekawe, czy ktoś po psiarnie zadzwoni, że jakiś golas, pedofil, czy tam kurna coś chodzi po ulicy. Ty no.
Nie mamy nic w garażu? O, tam przy ulicy coś stoi zaparkowane, dobra. Lecimy. Może nawet tym samochodem uda mi się pościgać. W sumie ten samochód jest chyba dość dobrze. Joga. Nie, żadnej jogi. Nieruchomość. Co to jest? Salon tatuażu. No dobra, ale ja bym chciał wyścigi. Co to jest? A pojedźmy tam zobaczyć. Nie, no tym samochodem dobrze by mi się ścigało. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie to co tym, wiecie którym, tym co tam Franklin się ścigał z tym lamusem. To tamtym to się jeździć nie dało, dajcie spokój. To było pierwsze jaj karamba, jak na taki dystans. To dobry wynik, jak na mnie. W prawo. Sorry. No tam trochę im poprzestawiam ogrodzenie. Piętnastki już tu nie będzie. Nie, gościu, nie będziemy się bić. O kurna. O, sorry. Just sign here, please. This also acts as a waiver. So the heart attack is 100% on me. Got it. My watch shocks me if I go off pace. Płyń, pedałuj, biegnij. Chyba se jaja robicie. No dobra. I na dzień dobry pływanie. Super. Dajesz, Michael, wierzę w ciebie. Nie! Jestem siódmy, piąty, czwarty z ośmiu. Trzeci, drugi. Dawaj, Michael, płyniemy. Kuźwa, macie jakie fale. Ja pierdyle. Co? Że ja jestem pierwszy? Weźcie sobie jaj, nie róbcie z poważnych ludzi. To niemożliwe. Co to za śmigłowiec mi tam fruwa? I że to tak wyjdę z wody i od razu mam tam biec? Czy kurna coś? A, transmisję robią. Ty! Czemu on zawrócił do chuja karmazyna? Kuźwa, bo mi się chciało podgląd transmisji zobaczyć. Dobra, dawaj. Na rower? Zarębiście. Biorę jakiś pierwszy kurna z brzegu. Ten jest mój, sorry. Nie. Dobra, sorry. Sorry, Batory, ale ja jadę. Chociaż po piasku powinienem trochę wolniej. Znaczy, no, trochę wolniej. Powinno mnie spowolnić, jak mi się wydaje.
Kurna, jak tu pusto. Aż nie do wiary. Ale tamtego pierwszego już chyba nie dogonię. Ale kurna, kondychę Michael ma dobrą. Mówcie, co chcecie. Tamtych zostawiliśmy w sumie kawałek w tyle, nie? W sumie to jesteśmy tak mniej więcej po środku, bo jesteśmy między tamtą grupą z tyłu za nami, a tym lamusem przed nami. Mniej więcej po środku. Chociaż mam dziwne wrażenie, że tamte lamusy mnie doganiają. Co? No ale ty, Michael, biegnij, nie rób mi tego. Kuźwa mać. Teraz to już nie możemy przegrać. Someone still got it. Gdzie ta meta? Dobra, metę już widać na mapie. Ten lamus strasznie długo z roweru schodził, aż podejrzany. Dobra, zaliczyło i meta. Siemano. Zaraz mi chyba płuco pęknie. Dobra. Same już te wyścigi. To by mnie interesowało i koniec. Michael, a co, kosza na śmieci to nie ma? Dobra, jeszcze coś się tu musi stać. O, teraz mogę. Odblokowano nowy. Ale nie. Tym to my się już nie będziemy zajmować. Tu jest ten lamus. A ja mogę tego terapeutę... Dobra, bo widzę, że wyścigów nie mamy. To ja jeszcze bym pojechał, tylko załatwić z nim pewną sprawę. Bo chciałbym go w końcu zabić. A tamten wyścig to jest chyba jednak tylko Franklinem. Dobra, z wrażenia aż pojadę pod prąd autostradą. Dave? Siemano. Michael! David! Are you behaving yourself? A co ci to interesuje? And how are the kids? They're good. I actually mean that. Amanda too. How's work? Work, ah, it's fine. Better than fine. It's good. Had a few lucky breaks. Look after yourself, Mike. Do widzenia. Czekajcie, idę do tego lamusa. Well, Michael. Mogę go w końcu zabić? No, ale chyba nie. What do you want, Michael? Chcę cię zabić. I want something that isn't this. You know? This caring about two things at once. I mean, I want to be a good dad. Love my family. You know, live the dream. But at the same time, no to chyba jednak nie mogę go zabić. A szkoda. I suppose you haven't really considered the fact that by neglecting your therapy, you've guaranteed these behavioral relapses. No. I hadn't considered that. So, pal, what's the source of conflict this time? Things are kind of on the uptick, Doc. There's no greater concern than optimism. You know what, Doc? I'm okay. Things have finally come together for me. I mean, I made a bunch of money, and most of those guys that wanted me gone, they don't want nothing no more. Well, I'm not gonna pretend that my life's not still a mess. Dobra, kończmy to. Nie mam zamiaru tego. I mean, I know I still got a long way to go. You know, with my family. Tego słuchać. Odrzuć. Cokolwiek on tam radził. Dobra. Kończ. Jest. Kurwa, nie trafiłem.
zajebek gnoja. Cokolwiek on tam powiedział. Mam coś dla ciebie. Cokolwiek on ty... Gdzieś tu on jest. Jak babcię kocham, ten taki czerwony. Ty co? O nie, to jakaś blondy. Sorry. To musi być on. Dobra, w końcu. Jest! Zabiłem tego gnoja. Macie prezent na święta. Od wujka Michaela. No i goodbye. Arrivederci, Ron. Dobra. Pobawiłem się tu trochę fajnie. Ale ode mnie na dzisiaj to tyle. Co miałem zrobić, w sumie to zrobiłem. Także kończymy serię GTA 5 i może ruszymy z jakąś kolejną serią w czerwcu, a może dopiero od lipca. Zobaczę. Tak czy inaczej na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję za uwagę i oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.